Szczęść Boże! Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy mieli polemikę z ojcem Adamem Szustakiem. Ojciec Adam Szustak jest znanym kaznodzieją, dominikaninem, który prowadzi vlogi pod tytułem Langusta na palmie. W jednym ze swoich vlogów, który nosił tytuł Dlaczego epidemia jest wielkim błogosławieństwem, przyrównał wiarę do religijności. Porównał jedne z drugim. Prawda? W związku z czym postanowiłem, popijając herbatę chińską Złoty Pączek, w tłumaczeniu na polski Yunnan Złoty Pączek, postanowiłem tutaj, prawda, z tymże filmem polemizować, popijając ją w naczyniu hagiaki z Japonii z kolei. Dobrze, zatem przejdźmy do tejże właściwej polemiki. Po pierwsze, należałoby powiedzieć, co miał na myśli ojciec Adam Szustak, czy też co mówił. Ojciec Adam Szustak mówił przede wszystkim na temat porównania, tak jak mówię, wiary z religijnością. I zacznijmy od tego, z czym ja się zgadzam. Zgadzam się z tym, że religijność sama w sobie, bez wiary, jest wydmuszką. O tym zresztą mówi sam Pan Bóg w księdze bodajże Izajasza, gdzie mówi, że obrzydły Panu Bogu ofiary, prawda, składane przez Żydów w świątyni jerozolimskiej. Pan Bóg dosłownie nimi, jak to powiedział ojciec Adam Szustak, wymiotuje, żyga. Niedobrze mu jest. Dlaczego? Właśnie dlatego, że są wydmuszką. Czyli jeżeli ja chodzę do kościoła, spowiadam się regularnie, przyjmuję Najświętszy Sakrament, a nic nie robię ze swoim życiem, to właściwie ta moja wiara jest bez sensu. To lepiej, Boże, dla mnie lepiej, żebym się zastanowił nad tym, co ja robię. Bo wielu jest pewnie takich wierzących, powiedzmy w cudzysłowie, którzy na przykład, dajmy na to, idą na mszę świętą, w pierwszych ławkach siedzą, nie, notabene przyrównują tak jak faryzeusze, którzy chcą pierwszych krzeseł w synagogach, jak mówi zresztą Pan Jezus, a potem bije żonę na przykład. Potem bije swojego męża ta kobieta na przykład, tak? Bo też zdarzają się kobiety, które stosują przemoc wobec własnych mężów, wobec własnej rodziny. Warto to też tutaj jak gdyby uwypuklić ten fakt, że tak jest. W każdym razie taka wiara jest wydmuszką, rzeczywiście. I taką wiarę potępia sam Jezus, prawda? Potępia no, sam Pan Bóg bezpośrednio, tak? Przez świętych proroków. To jest zrozumiałe. Natomiast, z czym ja się fundamentalnie nie zgadzam, jeżeli chodzi o ojca Adama Szustaka, to jest kwestia tego, że religijność jest niepotrzebna. Znaczy w tym sensie, że jakby pozbawienia religijności, że pozbawienie religijności obdarzy nasze tutaj, prawda, prawdziwą wiarę, tak? No owszem, ja na przykład, tak mi się wydaje, nie wiem tego do końca, ale znając siebie, no raczej nie stracę wiary w Pana Boga, jak mi kościoły zamkną. No nie. Natomiast kwestia jest jedna. Jeżeli zaczniemy sami sobie dążyć do Pana Boga, prawda? Czyli na zasadzie sola scriptura, czyli tylko pismo na przykład, to za chwilę powstaną różnego rodzaju sekty i herezje.
No bo ktoś na przykład stwierdzi, że coś tam Pan Bóg powiedział do jakiegoś proroka i wtedy powstaje na przykład dana denominacja protestancka. Tak było w historii naszej. Prawda? Ktoś przeczytał jakieś zdanie z Pisma Świętego czy z Ewangelii Świętych. Mówię z Pisma Świętego w sensie tutaj bardziej ze Starego Testamentu, prawda? I stwierdził, o, to na przykład trzeba wprowadzić, tak, tą rzecz. I na przykład mamy, powiedzmy, kwakrów. Mamy, prawda, ewangelicko-ozbudzkie wyznanie. Za chwilę ktoś powiedział coś innego. I tak dalej. Mamy kolejne wyznania, prawda, religii i tak dalej. A Kościół Święty Katolicki Matka Nasza jest od tego, żeby to właśnie korygować. Po to mamy nauczanie Kościoła, po to mamy nauczanie biskupów, papieży, prawda, i tak dalej, żeby właśnie tą wiarę wzmacniać. Ponieważ wiara według świętego Pawła Apostoła rodzi się z niczego innego jak ze słuchania. Przepraszam, że tak mówię takim trochę łopatologicznym językiem, ale chcę, żebyście dokładnie to pojęli. Żebyście dokładnie przyjęli, co mam na myśli w tym przypadku. Czyli wiara rodzi się ze słuchania, z niczego innego, prawda? Zatem tutaj, no, w ten sposób można by było popełnić wielkie błędy. Mało tego. Idąc dalej, no to co po niektórzy twierdzą, że tutaj w zasadzie Pana Boga można spotkać wszędzie, tak? Tego akurat ojciec nie mówił, ale możemy do tego dojść, do tego niebezpieczeństwa. Mianowicie Boga spotykamy wszędzie, czyli właściwie ja mogę sobie pójść do lasu i Boga spotkać wszędzie, tak? Ale w związku z tym za chwilę rodzi się pytanie, jakiego Boga? Bo na przykład my Polacy w większości, prawda, antropologicznie, kulturowo i tak dalej, jesteśmy Słowianami. No więc kurczę, dlaczego nie Swaroga? Dlaczego nie Swentewita, czyli Świętowita, prawda? Dlaczego nie Trygława? Dlaczego nie na przykład Peruna? Dlaczego nie Welesa? Dlaczego nie innych słowiańskich bogów? Prawda? No, pytanie zasadnicze, dlaczego nie? Ktoś na przykład, powiedzmy, jest Szwedem. Więc dlaczego nie czcić ma, powiedzmy, Odyna na przykład? Dlaczego ma nie czcić Walkirii? Czy też innych bożków? Tak? Czy bogów? Ktoś jest Litwinem. Dlaczego ma nie czcić Perkunasa? Dlaczego nie czcić Gabii na przykład? Czyli bogini ogniska domowego, jakby ktoś nie wiedział. Dlaczego ma nie czcić Rzemyny? Dlaczego nie ma nie czcić, prawda, dajmy na to innych bogiń litewskich, gdyż litewskie je rodzimowiectwo jest bardziej oparte tutaj na boginiach, prawda, niż na bogach. Bogowie są tacy trochę bardziej pomniejsi, no. No na przykład może czcić Żaltysa, prawda, czy też na przykład może czcić, słuchajcie, może czcić jego, powiedzmy, małżonkę. Już niestety zapomniałem imienia. No można tak się cofać oczywiście do różnych kultów pogańskich. W ten sposób, prawda? Nawet do tego może dojść. Oczywiście ksiądz Adam Szustak, czy też ojciec Adam Szustak aż do tego nie doszedł. Natomiast bardziej bym tutaj spodziewał się niebezpieczeństwa herezyi w tym przypadku, czyli właśnie tego, że ja sobie mogę czcić Boga gdzie chcę, prawda, Pan Bóg mnie wszędzie wysłucha i tak dalej, tak? Prowadzi to
Oczywiście do herezji, do błędów. Przecież nie bez kozery Kościół Święty Matka Nasza zabraniał właśnie ludowi czytania Pisma Świętego przez wiele, wiele wieków. Właśnie z obawy o herezję, z obawy o błędy heretyckie. Więc to jest jakby taka pierwsza kwestia. Druga kwestia, słuchajcie, to jest to, co ojciec Adam Szustak powiedział na temat, prawda, księdza Guza. Ksiądz Guz tutaj, nie wiem, z tego co wiem, wypowiedział się na temat Eucharystii, prawda? Tego, że ona nie zaraża i tak dalej, z tego co pamiętam. Nie będę się wypowiadał na tematy teologiczne w tym względzie, ponieważ teologiem nie jestem. Jestem tylko i wyłącznie historykiem, który miał na studiach historycznych dość dużo właśnie teologii, historii Kościoła i tak dalej, w związku z tym się troszeczkę wypowiadam na ten temat. W każdym bądź razie powiem wam jedną rzecz. Ksiądz Gus mówi wyraźnie o tym, żeby przyjmować Komunię Świętą do ust i na klęcząco, że jest to jakby najbardziej prawidłowa forma. Że pozostałe formy powstały, przyjmowania Eucharystii powstały bardziej z niewiary, i są wyciągnięciem jakby ręki do wiernych, którzy tutaj przyjmują Komunię Świętą. Że już ta niewiara poszła tak daleko, że prawda w tym kierunku. I powiem wam tak. I to trzeba by było uwypuklić, a nie jakieś zdania księdza Guza, które mogą być, prawda, w jakiś sposób błędne. Ja bym uwypuklił to. Czyli to, że ksiądz Gus, podobnie jak zresztą kardynał Robert Stalach, czy też arcybiskup Jan Paweł Lęga, ksiądz Roman Adam Kneblewski, prawda, i wielu innych księży, wszyscy księża na pewno ze strony Bractwa Świętego Piusa X, ze strony IBP, czyli Instytutu Dobrego Pasterza, i wielu innych księży i biskupów wyraźnie podkreśla potrzebę przyjmowania Komunii Świętej na klęcząco i do ust. I to jest istota, jak gdyby, tego, co chce ksiądz Gus przekazać, głównie w swoich wypowiedziach na temat Komunii Świętej, tak? I to tyle. Przejdźmy teraz do następnego punktu. Mianowicie ojciec Adam Szustak twierdzi, że no, jak Pan Bóg nam zamknie kościoły, prawda, pozbawi nas spowiedzi świętej i tak dalej, Eucharystii, no to oczywiście tutaj nas obnaży ze wszystkiego i będziemy tacy wierzący, tak? Albo też stracimy wiarę ewentualnie, prawda, no ale to dobrze, bo wiara i tak zmartwychwstanie. No nie. Jeżeli oczywiście pozbawi nas się Eucharystii, to ludzie naprawdę wierzący tej wiary nie stracą. Ja nie wiem, czy ją stracę, czy nie. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że tą łaskę wiary mam. Ale wiara jest łaską. Łaską wlaną od Pana Boga. A zatem ciężko jest tą wiarę stracić, jeżeli się ją ma. Bo albo się tą wiarę ma, albo się jej nie ma. Dobrze, zatem co może się stać? Na przykład w moim przypadku. Może się stać to, że stracę wiarę w hierarchiczny kościół, w obecny kościół hierarchiczny. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że skoro zamykam się
Kościół, prawda? A robi to nie Pan Bóg, tylko robi to personalnie prymas Wojciech Polak. Robią to personalnie dominikanie ze Służewia, prawda? No to znaczy, że coś jest nie tak. Bo albo mamy wiarę naturalistyczną, to znaczy taką, że po prostu o kurczę, jest koronawirus. Trzeba zamknąć kościoły, tak? Albo mamy wiarę nadprzyrodzoną. Czyli wierzymy, tak, jest koronawirus, trzeba dbać o zdrowie, jak najbardziej, ale... Właśnie ale. Wychodzimy do ludzi. Wychodzimy do wiernych. Do wiernych, którzy łakną Eucharystii, którzy łakną, prawda, mszy świętej. Wychodzimy do nich. Przecież zauważmy, że jeden z papieży, już niestety nie pamiętam, który papież, na początku epoki średniowiecza, w czasie zarazy, po śmierci swojego poprzednika, zrobił wielką procesję. Na terenie obecnego miasta Rzym. I tam też, słuchajcie, na tejże wielkiej procesji zmarło chyba bodajże kilkanaście osób i papież zauważył w wizji anioła, który schował miecz do pochwy. Oznaczało to nic innego jak koniec zarazy. Schował go jakby w miejscu, gdzie stoi zamek obecnie. Zamek świętego anioła. To jest bardzo ważne, słuchajcie, właśnie w tym, co ja chcę powiedzieć. To znaczy, albo mamy wiarę nadprzyrodzoną, czyli wierzymy w to, że Bóg jest w stanie powstrzymać zarazę, albo w to nie wierzymy. Proste. Albo tak. Nie ma innej drogi. Zatem możemy podejść do ludzi jak do dzieci. Prawda? A możemy podejść do ludzi tak, jak podchodzi Bóg. A Bóg podchodzi do ludzi jak w ten sposób, jak do ludzi dorosłych. To znaczy, czy Pan Bóg postawił anioła, albo archanioła, przed drzewem poznania dobrego i złego? Nie. Powiedział, nie możesz z tego owocu brać. Prawda? Nie możesz sięgać po te owoce, tak? Nie możesz tego zjeść. Ale nie postawił tam policjanta w postaci właśnie anioła. Tylko zabronił. Powiedział, jakie są konsekwencje tego, prawda, czynu. I tak samo, słuchajcie, ja wiem, jakie mogą być konsekwencje koronawirusa, ale na przykład idę do kościoła, tak? Wychodzę na przykład na dwór, nie zakładam maseczki. Oczywiście mogą te konsekwencje być dla innych również. Przykre, prawda? Ale to ja decyduję. To ja mam jakby tą wolność. Na przykład w kraju kwitnącej wiśni w ogóle konstytucja nie pozwala na to, żeby policja zabraniała ci wychodzić z domu. Żeby policja zabraniała ci zakładać, nakazywała ci zakładać maseczkę albo nie. To jest w ogóle nie do pomyślenia. To jest totalnie nie do pomyślenia. Proponuję tutaj obejrzeć sobie live streamy z Emilem Truszkowskim, który o tym bardzo dużo mówi. Emil Truszkowski jest, słuchajcie, którego serdecznie pozdrawiam, jest mężem Japonki, skończył japonistykę, mieszka w Japonii od chyba bodajże ponad 6 lat, także kawał czasu. Prowadził rozmowy z Japończykami na swoich, prawda, podcastach. W związku z czym, czy też Polakami, którzy mieszkali w Japonii, w związku z tym ma ogromną wiedzę na ten temat. Ogromną.
Jak mówię, mieszkam w Japonii od 6 lat. A ten w kraju, no, według wiary katolickiej pogańskim, jest stosowana wiara katolicka, taka jaka powinna być. A ojciec myśli naturalistycznie, czyli mówię do ojca Adama Szustaka, czyli w sposób taki, ojej, zaraza, prawda, to trzeba chronić życie. No tak, trzeba chronić życie, ale trzeba przede wszystkim zawierzyć Bogu. O czym mówi wyraźnie ksiądz Roman Adam Kneblewski. Bo czym jest wiara? Wiara jest tym, że jest zawierzeniem, jest zaufaniem. Czyli jeżeli zawiążą mi oczy, prawda? I wezmę rękę czyjąś, tak, w tym przypadku wezmę rękę Pana Boga, idę nad przepaścią. Ja ufam Bogu. To jest wiara. Ale ta wiara, tak jak mówiłem na początku, rodzi się ze słuchania, rodzi się z relacji. Po to jest Eucharystia, żeby utrzymać relację z Bogiem. Po to ona jest. Zatem co ja mogę stracić? Ja i wielu innych katolików. Właśnie zaufanie do Kościoła. Do Kościoła posobrobowego. Do Kościoła, który w zasadzie nie wiadomo, dlaczego zmienił chociażby rytm mszy świętej. Tutaj można wiele mówić na ten temat, ja nie chcę w to wchodzić. Natomiast powiem tylko tyle, że moim zdaniem przede wszystkim w obecnych czasach, tak, warto też jeszcze jedną rzecz zauważyć na koniec. Że oczywiście możemy sobie obejrzeć mszę świętą w telewizji, prawda, jak najbardziej w internecie i tak dalej. Jest dużo tego typu rzeczy. Sam do tego zachęcam również, jeżeli nie ma takiej możliwości, żeby pójść do kościoła. Natomiast jednak mimo wszystko, no nie będzie to do końca tym samym, co relacja z Bogiem. Nie będzie poświęcenie pokarmu przez ojca rodziny tym samym, co poświęcenie pokarmów, prawda, świątecznych przez kapłana. To jednak jest pewna różnica. Mam na myśli tutaj kwestię chociażby wody święconej, tak? Chociażby tego, że kapłan ma uświęcone dłonie. To jest zupełnie dla mnie jakby troszkę co innego. Nawet zupełnie co innego. I dlatego ja tak mocno polemizuję z ojcem Adamem Szustakiem. Właśnie z tego względu. I na koniec powiem taką rzecz. Ojcze, nie wiem, czy ojciec słuchał, zwracam się bezpośrednio do ojca, czy ojciec słuchał biskupa Jana Pawła Lęgi, który był biskupiem na terenie Kazachstanu, który jeździł do wiernych, prawda, przez setki kilometrów. I na przykład zapytał się jednej właśnie z tamtejszych mieszkanek, na co ona czeka. Bo ona czekała już ponad ileś godzin. A mówi, że ja czekam na chyba bodajże spowiedź świętą. Ileś godzin czekała ta kobieta. I to jest wiara, ojcze. Czy ojciec powiedziałby, że ona nie ma wiary?
ta prosta kobieta, moim zdaniem ona ma ogromną wiarę. I to mam na myśli. Więc to nie są kościółki, to nie jest zamykanie kościółka. To jest zamykanie kościoła przed takimi właśnie ludźmi jak ta prosta kobieta, która może czeka na Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. I życzę Ojcu wielu łask Bożych, błogosławieństwa Bożego i tak dalej. Mimo, że się nie zgadzamy, to życzę Ojcu tego z serca. I nie chciałbym, bardzo bym nie chciał, żeby Kościół zapadł się Pana Jezusa. Powiedział, że ja Go nie znam. Tak jak powiedział święty Piotr. A niestety już wiele razy w obecnym kościele to się zdarzyło. W Asyżu, niedawno sprawa Paczamamy, prawda, słynna. Wiele razy to się zdarzyło. Czy mamy cofać się do pogańskich bożków? Mamy cofać się do, prawda, wiary emocjonalnej? Jak mieliśmy tak wielu wielkich świętych, jak chociażby Tomasz z Akwinu, czy święta Katarzyna Sieneńska, czy święty Jan Maria Wianney. Może skończmy z tym. Wróćmy do prawdziwej wiary, do zawierzenia, do zaufania Panu Bogu. Tak jak ta prosta kobieta z Kazachstanu. Szczęść Boże z Panem Bogiem i na te święta wielkanocne. Życzę Wam wszystkim błogosławieństwa Bożego, dobrych relacji rodzinnych i przede wszystkim dobrych relacji z Bogiem, dobrych relacji z Panem Jezusem i dobrych relacji z Matką Bożą, która prowadzi Was do nikogo innego jak do swojego Syna, który zmartwychwstał. Alleluja, cieszmy się, bo chociaż te święta będą smutne, ze względu na fakt, prawda, zamknięcia kościołów, de facto, dla pięciu wiernych są tylko otwarte, to ufam, że może te relacje z Jezusem będą jeszcze silniejsze wbrew pozorom, ale chciałbym otwarcia kościołów. Dlaczego? Właśnie dlatego, że byśmy spotkali Jezusa Chrystusa w Eucharystii, bezpośrednio w Eucharystii, szczerze po spowiedzi świętej. Szczęść Boże z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego życzę.